Dziś, w ten piątkowy weekend, przyjechaliśmy z różnych części Polski do Brzezin, ponieważ ma tam przyjechać pan prezydent. Byli mieszkańcy z Błaszek, byliśmy również i my z Mazowsza, z terenu gmin Teresin, Baranów, Wiskitki. Czego oczekujemy po tej wizycie w Brzezinach? Otóż, że będziemy mogli wejść na salę, że będziemy mogli przedstawić swoje racje. I pan prezydent oczywiście nie w tym miejscu rozpocznie z nami dialog, a nie tak jak odbywa się do tej pory monolog. Doszło choć do drobnego incydentu, że dyrektor tutejszej szkoły jako gospodarz wyszedł do nas i chciał nas z banerami i z naszymi misiami usunąć, twierdząc, że karetka, która stoi, może nie zareagować w odpowiednim czasie. Odpowiedzieliśmy, że jesteśmy strażakami i w bardzo krótkim czasie banery jesteśmy w stanie, które trzymamy, przejść i przepuścić karetkę. Pan dyrektor mówił, że być może użyje siły, ale jeden z naszych uczestników zapytał pana dyrektora, jakie są podstawy prawne, czy jako konstytucja gwarantuje nam również uczestnictwo w tym spotkaniu. Na szczęście, że pan dyrektor odstąpił od tego zamiaru. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na spotkanie z panem prezydentem. Robotowie, jeśli odpali, my w ciągu sekundy nas nie będzie, jeśli będzie taka potrzeba. Chyba że pan planuje nas do tego pogodzenia zapakować. Szanowny panie, ja jestem nie tylko dyrektorem szkoły, ale również zarządcą formalnym nieruchomości. Ja no muszę tutaj zadbać o bezpieczeństwo. Ale muszę, żyjemy w wolnym państwie. Ale proszę pana, o czym pan mówi? Jeszcze nie jest pan... Jaki jest problem, żeby ci panowie przeszli ile? Ale nie, zajmie to 5 sekund? No, pierwszy, i pół. Proszę pana, ja panu gwarantuję, że jest pół sekundy. Ale nie musisz gwarantować, nie musisz niczego gwarantować. Nie musisz. Jesteśmy u siebie w kraju. Proszę przejść. Na to się wiemy, panie dyrektorze, dbamy o bezpieczeństwo, jestem strażakiem, ochotnikiem. Niech się pan nie martwi. Proszę, proszę, spokojnie prowadź. Weź słomek. Okej, okej. Ciężko pracuję, żeby oni mogli, żeby taki pan dyrektor mógł sobie chodzić w garniturze. Tak właśnie wygląda na zewnątrz. Niestety nie chcą nas puścić do środka. Widzę tu wielu znajomych, machają. Jest Marcin, o, Marcin jest, a tam jego brat bliźniak, Mikołaj. O, jest Maciek, także tu jest wielu znajomych. Chcieliśmy zrobić taki komitet powitalny dla pana prezydenta, żeby zapamiętał, że my jesteśmy, że jeszcze żyjemy. Póki nas nie wdepczą w ziemię, to praktycznie jesteśmy i będziemy. Ten komitet powitalny to jest na cześć pana prezydenta, jak widać. Polski, pan Andrzej Duda. Nie dla CPK. Nie dla CPK, panie prezydencie. Nie przesadzajmy. Spotkajmy się. Spotkajmy się, pisałem do pana. Nie przesadzajmy. Spotkajmy się. Nie dla CPK, nie dla autostrad, nie dla innych inwestycji. Spotkajmy się, rozmawiajmy. Panie prezydencie,
byś miał taki problem jak ja, to byś dopiero zobaczył. A ja zobaczył, jak ja mam problemy. Tak. Dopiero byś wiedział. Jakbyś musiał na bruk wyjść ze swojej nieruchomości, to byś zobaczył. Ja też bym na to. Zawsze wiele dyskusji, chociażby myślę tutaj o tych, którzy
zgłaszają się z protestami, ze swoimi wątpliwościami co do wielkiej inwestycji, jaką jest CPK. Ale... Brawo! Brawo, panie prezydencie! Cieszę się! Cieszę się! Dajmy teraz szansę panu prezydentowi. Cieszę się, że państwo jesteście także na tym spotkaniu, że jesteście tutaj reprezentowani jako mieszkańcy powiatu, jako mieszkańcy województwa. Z tego względu, że są ważne sprawy i ważne inwestycje, które w kraju demokratycznym wymagają dyskusji, które powinny być dyskutowane, ale które także powinny być realizowane. Zgłaszamy potrzebę spotkania! Ci, którzy pamiętają wtedy moją wizytę w 2015 roku, wiedzą, że mówiłem wtedy o rozwoju Rzeczypospolitej. Że mówiłem o tym, że Polska potrzebuje tego rozwoju. Nie mówiłem wtedy, że wystarczy, że lotnisko jest w Berlinie. Nie wystarczy. Potrzebujemy także i my wielkich lotnisk, potrzebujemy my wielkich centrów komunikacji. A przede wszystkim potrzebujemy komunikacji. Która jest tak, że tutaj państwa województwo, okolice Łodzi, ten obszar doczekał się wreszcie po wielu dziesięcioleciach dobrej na skalę ogólnopolską infrastruktury drogowej. Niedługo zostanie domknięta w całości pełna obwodnica Łodzi. To jest wielkie wydarzenie. Kolejne, można powiedzieć, pokolenia polityków pracowały na to, aby te inwestycje mogły zostać zrealizowane. To nie jest jedna kadencja, jak państwo doskonale wiecie. To nie są dwie kadencje. To jest znacznie dłuższy czas realizacji programu rozwoju Rzeczypospolitej. Doskonale wiecie państwo, że w kraju nowoczesnym, a taką mamy ambicję i tak rozwijamy Polskę jako kraj nowoczesny, w którym będą podstawowe połączenia kolejowe, ale w którym będą także te szybkie połączenia kolejowe, w którym będą możliwości komunikacyjne, które będą otwarte dla każdego. Te inwestycje wymagają terenów, te inwestycje wymagają nakładów z publicznych pieniędzy, z europejskich pieniędzy, z różnych funduszy. Jest też tak, że niestety wymagają gruntów. W związku z tym są realizowane procesy wykupu gruntów, są realizowane także, jeżeli trzeba, procesy wywłaszczenia. Zgodnie z nowoczesnymi zasadami, które są w każdym państwie. Nie ma takich czasów w Polsce, jak były dawniej, że ludzie byli wywłaszczani za bezcen, że umierali. Panie prezydencie, tak się dzieje! Tak się dzieje! Chciałbym, żeby taka debata była toczona. Macie prawo państwo dyskutować. Czy ceny, które są państwu oferowane, są adekwatne? Nie! Jest droga sądowa, są różne możliwości. Ale nie wolno dopuścić do jednego. Nie wolno dopuścić do tego, żeby realizowany na rozsądną miarę, powtarzam, rozsądną i adekwatną miarę rozwój Polski w różnych jej obszarach został zatrzymany. Ale nie na krzywdzie ludzkiej! Nie na krzywdzie ludzkiej! Z włodarzami miasta rozmawiałem z panią starostą, z włodarzami powiatu, rozmawiałem także i z panem wojewodą. Mówiliśmy o różnych inwestycjach, które są realizowane nie tylko tutaj w powiecie, które są realizowane szerzej i w województwach ościennych, które w jakiś tam sposób w mniejszym lub większym stopniu tutaj docierają. Czy tym, że te inwestycje przebiegają przez te tereny także, czy też przez to, że wywierają na nie swój wpływ. Bo świat wyglądałby inaczej, gdyby ta linia kolejowa tutaj powstała, która wtedy wzbudzała kontrowersje, skoro wobec niej protestowano. Nie tak dawno protestowano, jak słyszałem dziś także, przeciwko autostradzie A2, przeciwko jej budowie. Skutek dzisiaj jest taki, że autostrada istnieje, nie ma zjazdu z autostrady tutaj dedykowanego dla Brzezin. Czy to pomaga Brzezinom? Państwo sami jako mieszkańcy odpowiecie sobie na to pytanie, czy ułatwia to państwu życie, czy utrudnia. Inwestycje są potrzebne, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ja widzę, proszę państwa, ja odwiedzam różne miejsca w naszym kraju.
widzę, co się dzieje w momencie, kiedy powstaje droga szybkiego ruchu, która dociera w dane miejsce, która otwiera możliwości rozwoju, która w efekcie tworzy nowe miejsca pracy, otwiera przed ludźmi nowe możliwości, powoduje to, że wiele osób decyduje się na to, żeby pozostać w swojej miejscowości, nie wyjeżdżać, nie szukać szczęścia w wielkim mieście. To jest to, co zawsze podkreślałem. Podkreślałem to w kampanii w 2015 roku, podkreślałem to w kampanii w 2020 roku, podkreślałem to w swoich wystąpieniach przez cały okres dwóch kadencji mojej prezydentury. Chcę tego, żeby Polska rozwijała się... 8 tysięcy ludzi do wysiedlenia. Z trzech gmin. 8 tysięcy ludzi. Mamy demokrację i mamy prawo do debaty. Dlatego dziękuję panu ministrowi, wiceszefowi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, panu Piotrowiczowi za to, że dzisiaj spotkał się tutaj jako mój przedstawiciel z państwem protestującym. Dziękuję też za to, że państwo są obecni. Jest tutaj obecny przedstawiciel rządu, pan minister z nami na spotkaniu. Ja proszę, żeby ten dialog był prowadzony. On jest ważny i trzeba znaleźć w tej sytuacji jak najlepsze rozwiązania, takie, które większość osób, których no w jakiś sposób dotknie bezpośrednio ta inwestycja, także w sensie majątkowym, życiowym, uzyskała godne odszkodowania takie, żeby były usatysfakcjonowane. Natomiast, proszę państwa, inwestycje muszą być realizowane. Polskie państwo musi się rozwijać dla dobra wszystkich obywateli, bo wszystkim ma służyć. Ma służyć także wzmacnianiu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Każdy z państwa dzisiaj widzi, co oznacza to, że mamy w Polsce sprawę komunikacji. Widzicie państwo, jak często, niestety w ostatnim czasie przemieszczają się naszymi drogami szybkiego ruchu i autostradami kolumny wojsk. Szanowni państwo, my to realizujemy. Z pełną świadomością wspieramy dzisiaj naszych sąsiadów obrońców Ukrainy. Tak, jako władze Rzeczypospolitej, ja jako prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan premier jako odpowiedzialny za rząd, ministrowie, przekazujemy uzbrojenie Armii Ukraińskiej. Przekazujemy Armii Ukraińskiej pomoc. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy tą pomoc dla nich też zbierają w różnych formach, także różnego rodzaju infrastruktury ochronnej, jak kamizelki kuloodporne, jak hełmy kewlarowe nowoczesne, tak żeby mogli lepiej chronić swoje życie. Dziękuję państwu także ogromnie za wielką tolerancję, jeżeli chodzi o wydatki na obronność, które w ostatnim czasie realizujemy. Tak, przyjęliśmy nową ustawę o obronie Rzeczypospolitej. Tak, proszę państwa, podnieśliśmy wydatki na obronność, które sięgną niewyobrażalnej do niedawna kwoty 4% naszego PKB. Prawdopodobnie ją przekroczy. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem, dziękuję także za wyrozumiałość, zrozumienie i cierpliwość. Chcemy, żeby polski żołnierz służył w jak najlepszych warunkach. Zapraszamy do naszego kraju także i sojuszników. Widzicie państwo, jak ogromne znaczenie ma nasza przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak duże znaczenie dla dzisiaj naszego bezpieczeństwa stanowi obecność wojsk NATO w Polsce, jak duże znaczenie ma także i obecność wojsk amerykańskich. Jak ogromne znaczenie ma to, że samoloty z różnych krajów NATO, amerykańskie, holenderskie, ostatnio F-35 z Holandii, patrolują naszą przestrzeń powietrzną, pilnują naszego nieba. Szanowni państwo, właśnie teraz nadszedł czas na bezpośrednie spotkanie z panem prezydentem. Panie prezydencie, serdecznie zapraszamy. Gdzie są autobusy? Jest to w kilku gminach w województwie.
Dlaczego cały czas nie powiedzieliście jeszcze jakiegoś projektu? Będzie pan rozmawiać? Panie prezydencie, o jedno proszę, o spotkanie wąskiej grupy ludzi z naszymi doradcami. Niech pan nas wysłucha. Ja proszę pana, pisałem i jeszcze raz proszę, my nie jesteśmy przeciwko rozwojowi polskiego lotnictwa kolei czy dróg. Tylko jesteśmy nie na krzywdzie ludzkiej. Mamy inne rozwiązania. Bardzo pana proszę o spotkanie. Niech pan mi uwierzy. Panie pośle, ale pan wie znakomicie, że nie da się żadnej inwestycji zrobić tak, że każdy będzie przychodził i będzie przedstawiał swoje rozwiązania. Ale dlatego chcemy zapoznać pana, że taniej, szybciej, lepiej i lepszy efekt będzie. Zapewniam pana. Przyjdziemy z jednym lub dwoma naszymi ekspertami. Co pan zrobi? To już pana sprawa. Natomiast był proszę. Pan na spotkaniu, panie pośle, z panem ministrem Piotrem Ćwikiem? Nie, no nie byłem. No pana, nie byłem. Nie byłem. Bardzo żałuję, ale. Państwo spisałem wszystkie postulaty, które państwo obecnie na spotkaniu zgłosili. I umówiliśmy się na odpowiedź na pytania, które zadali. Oczywiście panie ministrze. Że jest jakaś propozycja alternatywna, i chcemy. I proszę nam poświęcić czasu. Będziemy wdzięczni, co podejmiecie. To już nie od nas zależy. Ale panie prezydencie, my to rozumiemy, ale chcemy być wysłuchani, bo czujemy się... Ja pana zaproszę na spotkanie i się z panem spotkam. Trzymam za słowo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dziękuję. Jesteśmy po spotkaniu z panem prezydentem. Na sali nie było za dużo ludzi. Duża grupa była również na sali osób z Błaszek. Byli z województwa łódzkiego, szczególnie z Brzezin, komitet protestacyjny, ale byliśmy również my z Mazowsza, z terenu planowanej rezerwacji pod lotnisko, choć mówimy i o kolejach dużych prędkości. Podczas przemówienia pana prezydenta były okrzyki dotyczące nie dla CPK. Były wywieszone banery. Bardzo się cieszymy, że służby porządkowe dopuściły do takiej formy wyrażania naszego zdania, naszych opinii, naszych stanowisk tak ważnej dla nas sprawie, sprawa życia lub też wywłaszczenia. Nie wiadomo za ile, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. Kiedy pan prezydent już zakończył swoją wizytę i przechodził, żegnał się z mieszkańcami, szczególnie Brzezin, stałem w pierwszej linii. Zaproponowałem, pan prezydent zatrzymał się na chwilę. I prosiłem o jedno, że tu nie przyjechaliśmy rozwiązywać tych tak ważnych problemów, że prosimy o wysłuchanie naszej strony, bo czujemy się rozgoryczeni i w monologu giną nasze spostrzeżenia i nasze prawa, prawa ludzkie i prawa przyrody. Wręczyłem wizytówkę panu prezydentowi, prosząc o spotkanie z nami i naszymi ekspertami, że przedstawimy lepszy wariant, szybszy do realizacji, tańszy i skuteczniejszy, pozwalający rozwiązać ten ważny problem, o którym mówił pan prezydent. I my nie jesteśmy przeciwko rozwojowi polskiego lotnictwa, kolei czy dróg. Ale nie może to się odbywać na krzywdzie ludzkiej.
to było wykrzykiwane podczas również tego spotkania z panem prezydentem. Pan prezydent zdeklarował się i przekazał sprawę panu ministrowi Ćwikowi. Przez chwilę rozmawialiśmy z panem ministrem, wymieniliśmy się wizytówkami i mamy w poniedziałek się skontaktować, aby prowadzić dialog, a nie monolog. Nie przez media, a osobiście. Jestem przekonany, że może dojść do tego spotkania, które może panu prezydentowi dać nowe światło na rozwój Polski, a także budowanie tak poważnych inwestycji.